Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Arkadiusz Czech, burmistrz Stranowskich Gór. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień Kiedyś to były czasy, panie burmistrzu, 63%, pierwsza tura, spokój, wakacje, a dzisiaj... To, to Jakim Czech, powiem, to są już Newraty. <noise> to były inne czasy, mniej kandydatów w pierwszej turze startujących, no i chyba mniejsze zaangażowanie ogólnopolskich partii. A czemu Wy jesteście tacy jak Pan, przedstawiciele lokalnych ugrupowań, jesteście dzisiaj postawieni pod ścianą przez partie, które zawsze przegrywały przecież w samorządach? Zdarzyło się to widać wokół nie tylko w Tarnowskich Górach, w wielu miastach w Polsce. Gliwice klasyczny klasyczny przykład czemu myślę że to jest efekt tego co stało się jesienią czyli efekt wymiatania w parlamencie silnej koalicji wielu partii która mówi coś trzeba zmienić i ta chęć zmiany dla zmiany pozostała w partiach myślę że to jest główny powód. To co Platforma Obywatelska nie wygrała z PiSem w tych wyborach samorządowych w sejmiki, a wygrała z wami? Bezpartyjnymi samorządowcami? No, jeszcze nie wygrała, myślę, że nie wygra. Kto był bardziej zaskoczony w niedzielę? Pani Zofia Lesiewicz, e... pańska konkurentka, która weszła do drugiej tury z nieznacznie gorszym wynikiem, czy pan? Z pewnością pewne zaskoczenie było. To, czy będzie druga tura, było oczywiście przy pięciu kandydatach startujących do funkcji burmistrza, to było prawie, że pewne, że ta druga tura będzie się musiała odbyć. Natomiast liczyłem, że tych głosów uzyskam trochę więcej. Nie sądziłem się, że ten efekt tej kuli śnieżnej, partyjnej kuli śnieżnej No to porównajmy. Docierzy. Arkadiusz Czech w 2018 roku ponad 15, 15 000 tysięcy głosów. Tak, tak. Arkadiusz tak. Czech ten sam tylko trochę starszy. W 2024 niespełna 8. Gdzie się podziała połowa miejskiego mhm. poparcia? I połowa poparcia dla Czecha, i połowa poparcia dla całej inicjatywy obywatelskiej. To się tak stało, tak, tak się właśnie stało. Zyskały na to, za tym partie, które wcześniej tego poparcia tak silnego nie miały. W porządku, tylko jeżeli polityk z 63 zjeżdża na 35, to znaczy, że oprócz, partii, oprócz presji partyjnej gdzieś musiał popełnić błąd, jaki był pański. To oczywiście to oczywiście boli. Czy to błąd? Myślę, że podjęliśmy w tym ostatnim okresie wiele bardzo trudnych inwestycji. To takie inwestycje, które trwają, które ledwo co się skończyły. Mieszkańcy Rozkopane panu żółtą kartkę, bo, bo yy, zrobił pan inwestycje w Torąskich Górach? No ni niestety mogę powiedzieć, że w tym coś jest. Wie pan. Dyskusje, które przytoczyły się przez miasto przy budowie dróg rowerowych, a wybudowaliśmy ich 30 km. Wiele w, drogach, wiele w drogach zarządzanych przez powiat, przy przejściu przez drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wiele kolizji z sieciami. Polskie Spółki Gazownictwa, Taurona. Panie burmistrzu, dla mieszkańców ucieńmiara. nie musi to być żadne A. wytłumaczenie. Pańska konkurentka też narzeka m.in. na ścieżki, a także na to, że pan się zamknął w pałacu. Ale nie jeździ na, po ścieżkach moja konkurentka. Jak słyszałem, nie korzysta, natomiast ja jestem rowerzystą. Czy ja jestem zamknął... po drogach rowerowych. Czy, czy pan się zamknął w pałacu? To jest fałszywa teza. Spotkań z mieszkańcami, regularnych spotkań, dużych, w dzielnicach od 18 lat, mieliśmy kilkaset. Spotkania z różnymi grupami. Teraz powiedziałbym wyborców. Ale przecież wybory są od półtora miesiąca raptem ogłoszone, a więc z, grubi, z różnymi grupami mieszkańców spotykają się regularnie z seniorami. No, z mło... Może w tej kadencji pan yy, trochę nacisnął hamulec, jeżeli chodzi o, to, yy, czas, o tego typu o, formułę czas spotkań. I, krótki czas i owszem, ale to przypomnijmy sobie, że przecież w roku 2020 wybucha pandemia z lockdownem, zamknięte było wszystko. Arkadiusz Czech przerywał na moment. Burmistrz Tarnowskich Gór jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do Dziękuję. zobaczenia na radiopiekary.pl. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór jest naszym gościem. Po raz drugi pana i państwa witamy. Jeszcze raz dzień Panie dobry. burmistrzu, tak szczerze, po 18 latach. 18? Radio 18. 17,5. To jeszcze się Panu chce? Oj, bardzo mi się chce. <laughs> Zdziwiłby się Pan, ale y, zarządzanie takim dużym organizmem, jakie jest miasto, to jest troszkę jak narkotyk. To wciąga. Y, to wciąga. Jeżeli człowiek zaczyna realizować duże projekty, widzi jak te projekty się zazębiają na siebie. Ile trzeba wątków, czasami nici powiązać, żeby realizować niektóre z nich to ta chęć, ta chęć rozwiązania tego, co się jeszcze nie zdążyło rozwiązać, jest w człowieku coraz to większa. Bo przecież ja chcę to zrobić. Panie burmistrzu tak, i mam dość energii. Ten wynik 34-35, nie, 34% 34% to jest zaproszenie czy yy, przymusowy bilet na odwyk, jak pan mówi o narkotyku? To jest, jest, to oczywiście, jest to żółta kartka, to na to trzeba spojrzeć, ale ja cały czas pamiętam mój, mój elektorat, o którym mówimy ten, ten elektorat sprzed pięciu lat, to jest elektorat, elektorat który zawsze był elektoratem centrowym, takim środkowym, z lekkim wskazaniem na konserwatywny. W tej chwili, zwróćmy uwagę, prawo i samorządność uzyskało ponad 20% kandydat na burmistrza. Prawo i Sprawiedliwość. Tak, Chyba, Prawo, zmienili, i sprawiedliwość. Zmienili, zmienili Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska ponad 30%. No to ogryziony zostałem jakby z dwóch stron w tym środeczku. No, siłą rzeczy głosów, głosów było mniej. Yy, liczę na to, że część tego elektoratu, zarówno platformerskiego, jak pisowskiego, yy, w drugiej turze zagłosuje, zagłosuje na mnie. Yy, dwa problemy do rozwiązania przez przyszłego burmistrza, niezależnie kto nim będzie. Tarnowskich Górach. Największe? No tak. Dwa kluczowe. Y, kluczowe. Trzy wymienię. O. Wymienię trzy. Bo to miasto, w mieście trzeba te problemy no dobrze, dostrzegać, to, żeby móc to... je rozwiązywać. Najważniejszy problem, z którym się od, od lat niestety nie uzyskaliśmy wsparcia na szczeblach centralnych, to to, że Tarnowskie Góry nie są miastem na prawach powiatu. Gdybyśmy byli takim miastem, jak przykładowo mniejszy od Tarnowskich Gór, Piekary, mielibyśmy w jednej ręce drogi, Zarządzalibyśmy wszystkimi drogami na terenie miasta. Byłoby po prostu łatwiej inaczej, skuteczniej. Powiaty są biedne. My musimy wspierać powiaty, a efekty tego są cały czas takie mniejsze niż no do tego nawet jeszcze niego oczekiwało. rozdwojenie kompetencji i, I, i tym podobne i wszystkie... Wiele kompetencji, które są w rękach powiatu, byłoby nam, byłoby nam w potrzebnych przyspieszeniach. Pan rozmawia w tej sprawie z kimś yy, właściwym ministrem. Yy, nie, od, tylko, nie tylko rozmawiam, spraw nie tylko rozmawiam, administracji. Mamy wpisane, mamy wpisane tę zasadę w, yy, mamy tą zasadę wpisaną do strategii rozwoju miasta. Jako cel, który chcemy zrealizować. Kardowskie, będą miastem na prawach prawa powiatu. Mają być miastem na prawach powiatu. To chcemy osiągnąć. W perspektywie? Rozmawiałem o tym, bo pytanie było o kim rozmawiałem. Rozmawiałem o tym. Jeszcze z senatorem Frankiewiczem poprzedniej kadencji i obecnej kadencji, jak również z panią poseł Golbikową i z panią poseł Dziuk, która przecież w Tarolskich Górach urzędowała. Pani poseł Dziuk, dzisiaj radna powiatu. Dzisiaj radna powiatu. Każdy z nich obiecywał mi wsparcie. Liczę na to, że to wsparcie uzyskam. Zwłaszcza, że Taroskie Góry są miastem spełniającym warunki aglomeracyjne. Myśmy chyba przy tym stole kiedyś nawet na ten temat może. rozmawiali. Ciekawe, jest, już tak jednym zdaniem, jak to się stało, że właściwie w nie poszliście tą drogą. Pan dzisiaj nie jest prezydentem. Tylko burmistrzem? Rok 90., początek samorządności i decyzja przed ówczesnymi mieszkańcami, czy chcemy być miastem z burmistrzem, czy z prezydentem. Spełnialiśmy warunki na prezydenturę. Uznano, że w Tarnowskich górach zawsze był bürgermeister. Tak zostało. Kiedy tworzono powiaty, miasta prezydenckie stały się z automatu ziemskimi, powiatami grodzkimi, miasta pozostałe z burmistrzami w powiatach ziemskich. Skończyłaś ta opowieść. Szkoda, wiele straciliśmy. No i pozostałe. Dobra, to jest jeden. I pozostałe dwa. Dwa to z zakłady chemiczne? E, oczywiście zakłady chemiczne. To jest problem, którego, którego wiele osób nie dostrzega, przecież wody w kranach mamy. Ta woda spełnia warunki, bo musi spełniać. I spełnia rzeczywiście. To jest bardzo dobra woda. Nadal, ale zbiornik główny, zbiornik wód podziemnych, Gliwice 330 dostarcza wodę na pół, pół Śląska. Aż po Gliwice. Miejscowości za, za Gliwicami jeszcze położone. Na tym zbiorniku, ponad 100 lat temu, wybudowano zakłady chemiczne. Są do zakończenia. Od kilkunastu lat zmagam się z tym. Wydałem prawomocne, potwierdzone przez sądy decyzje na między innymi skarb państwa, aby te odpady usuwać. Niestety te decyzje nie były wykonane. Dopiero ubiegłoroczna decyzja, ustawa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej umożliwiła prawne podejście do tego problemu. Są zabezpieczone Co to oznacza w praktyce? Bo o, tej, o zakładach chemicznych w Tarnowskich Górach, Odpowiadam to poza Górami opowiada się legendy. To dłużej niż pan jest burmistrzem zdecydowanie dłużej, ta historia. I zdecydowanie kiedy się zakończy? Dłużej, zdecydowanie dłużej. Ta ustawa dla pięciu bomb ekologicznych w Polsce przewidziała następującą ścieżkę. Miasta, nie skarb państwa, który wytworzył te odpady i był do tej pory właścicielem większości tych odpadów. Miasta stają się właścicielem odpadów. Od września góry są właścicielem tych odpadów. Miasta inwentaryzują na nowo. Wydaje starosta w naszym przypadku wydaje nowe, yy, nowe yy, zarządzenia dotyczące sposobu tego yy, utylizacji tych odpadów. Dochodzi do, do utylizacji odpadów. Dochodzi jeszcze remediacja gruntów. Wcześniej tego nie było. My mamy bardzo dobrze ten problem zdiagnozowany. My wiemy, w jaki sposób, w jaki sposób te 500 tysięcy metrów sześciennych odpadów zutylizować Kiedy, Pieniądze pan, są zabezpieczone w KPO na pierwszy etap tych robót i taki jest warunek. Pieniądze są zabezpieczone, zdanie jest realizowane. W mojej ocenie 5-6 lat, aby to zdanie w całości zakończyć, tak twierdzą eksperci, na ich opinię to się jest powołuje. Pierwszy etap z ilu etapów? Y, nie, to jest pier cały, etap. cały etap. Ile to będzie kosztować? Szacujemy, że około 250 milionów złotych i jaka część tego będzie pieniędzmi miejskimi całość, waszymi praktycznie całość ma być zabezpieczona o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani o tego zdania świadczy fakt że część odpadów jest zdeponowanych na gruntach tak zwanych zamkniętych do kolei należących czyli grunt na który my nie mamy wejścia. tam utylizacji miała dokonać regionalna dyrekcja ochrony środowiska mamy zawarte porozumienie z regionalną dyrekcją ochrony środowiska że to my ich odpady Czyli my zastępczo za nich jakby wykonamy to zadanie. Znaczy to, że ten organ odpowiedzialny za środowisko ma wiarę, że gmina Tarnowskie Góry jest w stanie to zadanie wykonać. Panie burmistrzu, to ja teraz wymienię trzeci. Kiedy mieszkańcy... Trzeci problem. A to będzie pytanie właściwie. Kiedy mieszkańcy Tarnowskich Gór będą płacić za wodę mniej niż ich sąsiedzi? Sam bym, sam bym, sam bym jako trzeci problem podał to, no. co to jest do rozwiązania. Bardzo, czyli dobrze trafiłem. W, 2000, w 2001 roku nie ja Burmistrz, jeszcze burmistrz przede mną, burmistrz Piotr Hanysek, podpisał umowę prywatyzacyjną, prywatyzującą wtedy rejonowe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Ja bym takiej umowy nie podpisał, powiem tylko tyle dzisiaj, że to jest umowa, której absolutnie nie wolno było podpisać, no ale ją mamy. Obowiązuje do końca roku 2026. To była umowa na 25 lat. My prowadzimy od kilku lat działania takie, że staramy się z wodociągami podzielić majątkiem wewnątrz spółki. Bo całość wodociągów jest dzisiaj sp spółki. Niemal całość sieci kanalizacyjnej jest dzisiaj miejska, bo to my prowadziliśmy największe inwestycje. Centralna oczyszczalnia ścieków jest miejska, bo to my ją wybudowaliśmy. Yy, przed końcem umowy trzeba tą umowę wypowiedzieć co najmniej Czyli pół za roku dwa przed, lata. za dwa lata co najmniej pół roku przed końcem w przeciwnym razie ona by się z automatu, z automatu przedłużyła. Ja już wydałem takie oświadczenie. Na pewno wypowiem tą umowę. Chcę z partnerem, drugim partnerem większościowym w tej spółce się rozstać. Rozmawialiśmy w Polskim Funduszu Rozwoju o sposobie sfinansowania wykupu akcji, odkupu akcji od partnera większościowego. Okazuje się, że to jest możliwe. Panie burmistrzu, a co to za wielka tajemnica, z którą wiąże się ta umowa albo jej jakieś dodatkowe... Zapisy. Umowa jest jawna, umowa jest jawna, jest? ona jest dostępna. Natomiast niektóre załączniki, załączniki handlowe do tej umowy zostały utajnione, badała to nawet Najwyższa Izba kontroli w latach 2000, na początku lat 2000 długo po zawarciu tej umowy. Trochę jak Staleksport i, skarb I jak, No i Jak Państwo widzicie, wniosków z tego dodatkowych nie wyciągnięto, czyli. Tak czy inaczej, jeżeli ja dziennikarz radny wystąpiłby z wnioskiem o Upublicznienie tego dokumentu wraz ze wszystkimi załącznikami, które, które dokument, powstały. Dokument jak najbardziej do upublicznienia, tak, Ale w całości? treść umowy. Nie. Załączniki sądzę, że, że spółka tego panu by nie wydała. A miasto? Miasto w umowie jest zastrzeżenie, że obaj partnerzy, że obaj partnerzy muszą, zobowiązują się do tego, do tego, że treści załączników ujawniane nie będą. Jeszcze raz powiem, nie ja podpisałem tą umowę, nie podpisałbym takiej umowy, ale jako członek spółki, spółki, której historia, założenie i umowa wdrożeniowa była badana przez najwyższe organy państwowe. No, zrobić więcej nie mogę. Ja czekam, czekam na dokończenie tej umowy. Próbuję tą spółkę repolonizować. Chcę, aby opanować ceny wody w tarosach. Dwa lata. To, to jest perspektywa. Chciałem do... tu jeszcze jeden mit. Dwa lata. I chcę jeszcze jeden mit obalić, bo była mowa o tym, że woda w Tarnowskiej Górach najdroższa. Nie jest najdroższa. Proszę Państwa, w Mikołowie woda jest ponad 2 złote droższa niż w tarowskich Górach. Chyba ale w Gierałtowicach nie, ponad 4 ale złote. Ale też nie na jest Kubek. najtańsza z całą pewnością. I Niestety jest, jest droga i o tym wiemy, z tego my zdajemy sprawę, dlatego chcemy to naprawić. W wielu miast, które <laughs> tarowskie Góry otaczają. Myśmy, jeszcze jedno zdanie może powiem, że za mojej kadencji myśmy wielokrotnie próbowali, wielokrotnie przesadziłem, ale przynajmniej dwukrotnie jako Rada Miejska nie zatwierdzić taryf, kiedy Rada Miejska je zatwierdzała. W momencie, kiedy się przepisy prawa zmieniły i wody polskie zatwierdzały taryfy, również aktywnie prowadziliśmy tu politykę odwoływania się od wzrostu cen wody. Stąd ten wzrost od roku 2020 16 od pierwszego niezatwierdzenia taryf do roku 2022. Ta cena przez sześć kolejnych lat była na stałym, na stałym poziomie. Udało nam się wzrost tych cen zatrzymać. Jesteśmy teraz w trakcie kolejnego takiego procesu, od którego się odwoływaliśmy. Myślę, że skutecznie. Panie burmistrzu, jeżeli pan wygra w niedzielę, to z kim pan będzie rządzić w Stanów Górach, bior biorąc pod uwagę, że pan dzisiaj nie ma nawet widoków na samodzielną większość? To oczywiście pytanie, które dzisiaj jest teoretyczne, ale to nie znaczy, że nie można o tym myśleć. Z kim? Sposób prowadzenia kampanii w tej chwili przez, przez moją konkurencję, zwłaszcza w tej drugiej fazie, jest taki, że trudno, trudno na nich patrzeć przyjaznym okiem, ale ja jestem starym politykiem, bytrawnym politykiem. Ja już widziałem różne sytuacje, a ja pamiętam sytuację, że w roku 2014 w powiecie tarnogórskim to Platforma Obywatelska zawiązywała koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, wyłaniając wtedy starostę Burdziaka. Takie sytuacje się zdarzają, więc u nas są możliwe... Trzy no tak, różne pan, warianty. Pan też ma ograniczoną możliwość a albo ja powiem, z PiS, albo z Platformą. A ja Platforma moją... albo z Panem, <laughs> albo z PiS. A ja pamiętam moją krótką koalicję z roku, z roku 2006 z platformą obywatelską, gdzie po roku po wyborach parlamentarnych też się ta, ta koalicja rozleciała. Rządziłem samodzielnie z mniejszościową Radą miejską przez kolejne lata. W tym czasie pozyskałem kolosalne środki bezpośrednio z Brukseli na budowę kanalizacji i centralnej oczyszczalni ścieków da się, da się. Jest to oczywiście znacznie trudniejsze. Wymaga to wielu zabiegów politycznych w trakcie trwania. Po nie drodze wtedy pan ma absolutorium budżet. Zgadza i podobne się. Nie wtedy historia? też było absolutorium. Nie wtedy też było absolutorium. Rada miejska, Rada miejska w tamtym czasie do tego się nawet posunęła opozycyjna, że nie zatwierdziła mi uchwały w sprawie przyjęcia 98 milionów dotacji europejskiej do budowy kanalizacji. No dobrze, ale to załóżmy, że tego typu scenariuszy mieszkańcy nie rozumieją. Myślę, że teraz to już rozumiem. Czy wy nie jesteście na siebie skazani po prostu biorąc pod uwagę jak wygląda ta rada miejska i niezależnie od tego, czy burmistrzem będzie Arkadiusz Czech czy Zofia Lesiewicz? Dzisiaj tego nie wiem. Nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, natomiast rozpatruję wariant będę rozmawiał z każdym, z każdym bez wyjątku. Kto będzie chciał realizować program, który przedstawiłem, bo to, ten program to nie jest mój wymysł na okazję wyborów. Jeżeli Panie państwo Burmistrza... porównacie, to jest ważny wątek. To za w programie powiedzieć. jeszcze, ja tylko wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Jeżeli wygra Zofia Lesiewicz, to pan jest gotowy również do tych rozmów z, jako, że tak powiem, koalicjant z drugiej strony? Zawsze należy rozmawiać. Proszę pamiętać, że ja jestem nie jestem sam wtedy że mam ze mną już grupa moich radnych i ona też względem mnie jakieś oczekiwania ma. Będę rozmawiał z każdym, ale wtedy muszę to wszystko uzgadniać z moimi radnymi. o programie. O programie. Wiele zapisów, które e, sformułował pan i pańskie ugrupowanie i które sformułowała Zofia Lesiewicz i, tak, i platforma tak, tak. obywatelska czy koalicja obywatelska to się pokrywa ze sobą. Więc a podobno w, w całej tej zabawie nie chodzi o władzę samą w sobie, tylko właśnie realizację programu. To z, Zdecydowanie. Problem. Nasz program nie był tak naprawdę wymyślony na użytek wyborów. Jeżeli Państwo brali udział w konsultacjach strategii rozwoju miasta, uchwaliliśmy ją zaledwie rok temu, jeżeli spojrzycie na zapisy strategii miasta, te ogólne zapisy, to zobaczycie, że te treści, które zawarte są w programie, tak naprawdę wynikają ze strategii, a konkretne zadania z wieloletniej prognozy finansowej. Tam to jest wpisane, zwłaszcza mówię o zadaniach inwestycyjnych. Czyli my realizujemy dokumenty planistyczne, które zostały przez Radę uchwalone. I tak naprawdę, gdyby sięgnąć do tych zapisów, to można by było przedstawić program. Gdyby porównać program mojego drugiego konkurenta z pierwszej tury wyborów pana Olszewskiego, ten program też się niewiele różnił od naszego programu, od programu Inicjatywy Obywatelskiej. Być może ci moi konkurenci spojrzeli w dokumenty planistyczne i uznali, No to wspaniały, że... wspaniały znak i tym bardziej prawdopodobne wydaje się, w związku z tym, że to byłaby była realizacja tego samego programu de facto. Strategii rozwoju miasta. Jakaś tak wasza współpraca, no dobrze. A w, w, wsłuchując jeszcze w to, co mówi pańska konkurentka, pan zgadza się z tym, że czarnogórskie zabytki na przykład potrzebują, wymagają większej uwagi, lepszej promocji mhm. w, w, w świecie, yy, nie, tylko, nie tylko tutaj do wewnątrz w Polsce. Rozpocznę przykład. od zabytków w ogóle w mieście. Pomijając UNESCO. Tarnowskie Góry z racji historii wyglądają w taki sposób, że większość nieruchomości w Tarnowskich Górach są nieruchomości prywatne. Jesteśmy jedyną gminą w szerokiej okolicy, a ja sprawdzałem przynajmniej 10 czy 11 porównywalnych gmin w aglomeracji śląskiej, która dotuje remonty zabytków należących do osób prywatnych. Ale jest to taka możliwość? W prawie. I jest taka możliwość, ale nie jesteśmy, jest to, to też nic egzotycznego. Ale jesteś jedyną nie? gminą, która to, która to czyni. Między innymi remont podcieni, który był wykonywany, remont kamienicy przy Rynku 10, remont kamienicy pod Aniołem. To są kamienice, które były a bądź są. Zabytki UNESCO. A wracamy. Czy wymaga to większego nakładu, większego namysłu ze strony miasta? Rozumiem, I podam rozumiem? liczby. Ja podam liczby. Liczba przed wejściem do UNESCO, liczba turystów, którzy odwiedzili kopalnie i sztolnię. To są to takie dwa turystycznie udostępnione obiekty zabytkowe, w których jesteśmy w stanie na podstawie sprzedanej liczby biletów określić ilość uczestników. 120 tysięcy. Ta liczba w kolejnych latach rosła, dochodząc do prawie 200 tysięcy przed pandemią. A w pandemii załamka. W pandemii. Jakiekolwiek dochody z Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, to miasto Tarnowskie Góry wtedy z własnej kasy ratowało stowarzyszenie przed utratą możliwości funkcjonowania. Po pandemii, kiedy już wrócili turyści do kopalni, ten ruch zaczął ponownie wzrastać i one w tej chwili na poziomie, jak pamiętam, około 160-170 tysięcy po za żarty. rok ubiegły. Niezależnie od tego, rośnie. I tak będzie. Z całą pewnością UNESCO jest magnesem, mm -hmm. który przyciąga turystów. Z Polski, tak. być może z zagranicy. Czy niezależnie od tego, e, tego typu wizytówka Tarnowskiej Góry wymaga, wymaga promocji. większej promocji, z wymaga, którą się Wymaga promocji. Się promocję myśleć. prowadzi zarówno Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, jak i Miasto Na większą Góry. skalę. Prowadzimy ją w internecie na szeroką skalę i dzisiaj to, dzisiaj książeczką można dotrzeć gdzie? Do Pcimia Dolnego można dotrzeć, no do Warszawy można dotrzeć się rzeczką, do pojedynczej szkoły. Natomiast jeżeli chcemy tą, tą informację o tanuskich górach szeroko udostępniać, to musimy w innych publikatorach informacje umieszczać. Głównie jest to dzisiaj internet, ale również targi turystyczne. I my w takich targach turystycznych udział bierzemy. Świeżutko ostatnio to była z tego co pamiętam Ostrawa, Berlin, gdzie braliśmy udział w targach turystycznych. Utworzyliśmy lokalną organizację turystyczną, nie sami z bytomiem, z Wosławicami, z powiatem tarnogórskim.